Nałożony na Polaków obowiązek zasłaniania ust i nosa ma swoich zwolenników, ale i przeciwników. Ci ostatni swoje stanowisko motywują między innymi tym, że obowiązek nałożony został bez właściwej podstawy prawnej. Policja od kilkunastu dni egzekwuje wykonywanie tego zalecenia rządu i służb sanitarnych, a w przypadku odmowy przyjęcia mandatu wnioski o ukaranie kieruje do sądów. Pierwsza w Suwałkach rozprawa dotycząca kwestii osłaniania ust i nosa, znana w całym kraju jako sprawa ekspedientki, zakończyła się uniewinnieniem sprzedawczyni, która odmówiła obsłużenia klientki bez maski. Sąd w tym przypadku wskazał, że po pierwsze, za błędy legislacyjne konsekwencji karnych nie mogą ponosić obywatele, w tym przypadku ekspedientka, a po drugie, sprzedawczyni zachowała się zgodnie z poleceniem przełożonego, do czego była zobowiązana, i po trzecie, choć nie ma należytej podstawy prawnej, to rozsądek nakazuje maseczkę nosić. Dwie kolejne sprawy zostały rozpatrzone przez sąd w ciągu ostatnich dni. W obu postępowaniach sąd zdecydował o zamianie mandatu na karę nagany. Płynie z tego wniosek, że sąd uznał, iż sprawcy popełnili wykroczenie, ale społeczna szkodliwość ich czynów nie przemawia za wymierzeniem surowszej kary, takiej jak na przykład grzywna. Kara nagany jest swoistym ostrzeżeniem dla sprawcy.